Walizka w Garmisch-Partenkirchen to jeden z symboli światowego narciarstwa klasycznego. Powstała w 1935 roku specjalnie na odbywające się tutaj rok później Igrzyska Olimpijskie. My szczególnie miłe chwile przeżywaliśmy na Gross Olimpiaszance 1 stycznia 2001 roku. Wtedy to Adam Małysz, który rozpoczynał okres swojego panowania na skoczniach świata, pofrunął tu 129,5 metra, ustanawiając nowy rekord tego obiektu. Rekord, którego nikomu nie udało się poprawić. Ostatnim, który próbował, był Szwajcar Andreas Küttel. Zwycięzca ubiegłorocznego konkursu turnieju czterech skoczni w Garmisch-Partenkirchen poszybował 125,5 metra, a więc o 4 metry bliżej od rekordu Małysza. Rekordu, którego nikt mu już nie mógł zabrać. 3 miesiące później, dokładnie 14 kwietnia tego roku, odpalono 28 800-gramowych ładunków wybuchowych i ważące 125 ton konstrukcja skoczni olimpijskiej złożyła się niczym domek z kart. Pół roku później, kosztem blisko 15 milionów euro, Gross Olimpiaszance otrzymała nową wieżę. Nowoczesna konstrukcja powstała w rekordowo krótkim czasie. Jednym z ostatnich etapów było jej postawienie za pomocą specjalnej prasy hydraulicznej. Kiedy już stanęła, widok był imponujący. To jest najjaśniejszy punkt Garmisch-Partenkirchen. Nowoczesna architektura, doskonała konstrukcja. Wygląda naprawdę pięknie. Koszt całego przedsięwzięcia nieco przerósł gospodarzy, dlatego nie wszystkie elementy narciarskiej infrastruktury na Gross Olimpiaszance są gotowe. Rzeczywiście, parę drobnych elementów jeszcze nie jest gotowych, ale to co jest, wystarcza, żeby skakać. Nowy obiekt w Gapa, jako druga skocznia na świecie po Granesen w Trondheim, ma nowoczesny, kosztujący prawie 400 tysięcy euro system zamrażania torów. Wystarczy zaledwie 7 cm śniegu na nich, by można było rozgrywać zawody. Tory ułożone są naprzemiennie, zimowe z ceramicznymi letnimi. Niestety wczoraj nawet super nowoczesny system nie pomógł. Obfite opady śniegu pokryły nową już skocznię sporą ilością białego puchu. Do tego jeszcze pojawił się mocny wiatr, który zmusił organizatorów do odwołania kwalifikacji do